Nareszcie, Yugi, ostateczny pojedynek. Zabiorę ci twoje boskie karty. Analizowałem każdy twój ruch, każdą strategię, każdy jebany mieszek włosowy na twoim napletku. Zebrałem karty, których nigdy nie widziałeś i nie masz jakichkolwiek szans na ich pokonanie. Zmusiłem państwo islamskie do uległości. Masz mi coś do powiedzenia, zanim zmiażdżę cię jak ścierwo. Raz na zawsze? Tak. Ty masz 2 latka i będę cię przezywała od 2-latek. Ła, nie mów tak! Czas na poje! Zamknij kurwa ryj. Mój ruch! Co to kurwa jest? Wzywam Yugiego i atakuję bezpośrednio. Że co? Hej! W pierwszej turze nie można! Okej, w takim razie kładę nieodkrytą kartę, jebać. Co on kombinuje z tą nieodkrytą kartą? Lepiej uważać w następnym ruchu. Mam nadzieję, że Kaiba nie ogarnie, że to moje wygasłe prawo jazdy. Wzywam bitewnego woła w pozycji ataku. Co? Ten wóz się! Nie. Jebie od tej karty na kilometr, a na dodatek jest... głupia. Dalej, twój ruch, weź coś dobrego, a to wywal. Serio, wyrzuć tego woła, bo mnie oczy od niego bolą. Zatem wzywam wściekłego woła bitewnego. O nie, to jedna z najpotężniejszych kart w grze. Kaiba wcześniej nie blefował. Jeśli mam wygrać ten pojedynek, muszę zaufać sercu kart. Wygląda na to, że to już koniec gry. Pamiętasz Exodię? Kiedy złożysz jej 5 części zakazanej, automatycznie wygrywasz pojedynek. Chyba trzeba ci nieco odświeżyć pamięć. Idź, Exodia! Jestem Exodia. Zaraz się zniszczy. Co to kurwa jest? Słodki Jezu, zjebałem to! Cóż... Twój czas się kończy. Poświęcam bitewnego woła oraz $5, żeby przyzwać niebieskookiego białego smoka! Nie chciałem, żeby do tego doszło, ale chyba będę musiał użyć tego ruchu. Że co? No, i co teraz zrobisz? Koniec walki! Dobra, koniec już, będę chyba leciał. Pa! Co?